Tym razem subregion północny, a dokładnie gmina Kamienica Polska, będzie gospodarzem 23 edycji dożynek województwa śląskiego, które tradycyjnie będą okazją, by podziękować rolnikom, tym razem z terenu całego Śląska, za ich trud i codzienną pracę na rzecz całej społeczności naszego województwa. Tak, z ogromną przyjemnością mam zaszczyt zaprosić na wojewódzkie dożynki województwa śląskiego, tutaj, na terenach OSP, w pięknej malowniczej miejscowości Rudnik Wielki, w gminie Kamienica Polska w powiecie częstochowskim. Dożynki to przepiękne święto, to nasza tradycja, gdzie dziękujemy rolnikom za ciężki ich trud pracy, ale również świętujemy zebrane plony. Ten czas będzie dla rolników i ich rodzin wyjątkowy, bo świętowanie odbywać się będzie w niełatwym dla nich czasie, ale organizatorzy mają nadzieję, że choć na chwilę dzięki temu świętu zapomną o trudach swojej pracy. No myślę, że też przyjadą trochę jakby odpocząć od tego takiego trudnego czasu, może się trochę zrelaksować, może zobaczyć coś ciekawego, zobaczyć jak to wygląda, połączenie tych sił województwa, powiatu i gminy Kamienica Polska, powiatu częstochowskiego, województwa śląskiego. Gmina Kamienica Polska nie jest szczególnie rolniczą gminą, ale tym bardziej to chcemy pokazać, że jednak to rolnictwo wokół istnieje i funkcjonuje. Są też nagrody, są konkursy, więc na pewno będzie fajna zabawa. Staramy się nagromadzić tyle różnych atrakcyjnych elementów, żeby i dzieciaki, i młodzież, i osoby dorosłe, starsze coś tam z tego naszego święta wyniosły. Organizatorzy, by te słowa mogły się zmienić w rzeczywistość, postarali się, aby zarówno rolnicy, jak i wszyscy, którzy zjawią się w miejscowości Rudnik Wielki w gminie Kamienica Polska, mieli okazję, by dobrze się bawić. Po części oficjalnej wziąć będzie można udział w wielkim gotowaniu z Remigiuszem Rączką, który zawsze świetnie bawi publiczność i zaskakuje ciekawymi przepisami kulinarnymi. Następnie na scenie pojawi się kapela Górole. Wreszcie gwiazda wieczoru Tomasz Karolak i zespół Pączki w Tuszu. W każdy dzień i każdą noc niech miłości płonie stos. Zrobiliśmy parę fajnych nowych piosenek, dwie nasze i dwa covery. Będzie dużo energii, będzie przede wszystkim tak, Mikołaj Jakubowski, który z nami jeździ ze stand-upem, będzie grał z nami na klawiszu i śpiewał, bo odkąd zaczął z nami jeździć i czasem mnie zastępować na stand-upie, to on okazało się, że fajnie śpiewa, więc Tomek go teraz męczy, żeby z nami jeździł na koncerty i gra na klawiszu i śpiewa. Przypomnijmy, 23 dożynki województwa śląskiego, gmina Kamienica Polska, miejscowość Rudnik Wielki, niedziela 20 sierpnia. Początek godzina 12, wstęp wolny.